Witajcie serdecznie na moim kanale, z tej strony Centurion. Coś wam pokażę, zapraszam. Jarek zrobi zbliżenie. Widać, widać. I dlaczego tartaczna? Tu jest artak. Teraz coś wam chcę pokazać. Słuchajcie. Ten oto nożyk to jest takie moje pocieszenie na dzisiejszy dzień i nie tylko. Dlaczego ten film? Słuchajcie, dlatego, że na moim kanale musi być trochę humoru czasami. Ostatnio pozwoliłem zrobić sobie taki film pod tytułem 10,95. Cena kiełbasy w sklepie, kobieta mówi, nawiązuje to do stali 10,95. Natomiast dzisiaj rano rozśmieszył mnie Szymek Lesiak z kanału Leśny Relax i ten film dedykuję przede wszystkim Szymkowi. Powiedział pod filmem, gdzie ja tym artakiem robiłem totalną demolkę. I w komentarzu Szymek napisał: Centurion, Terminator Lasów Świętokrzyskich. A ten nożyk w moim ręku, w ręku Centuriona, to prawdziwy tartak. No więc ja postanowiłem dla humoru odpowiedzieć Szymkowi i pojechać z Jarkiem na ulicę Tartaczną i właśnie na tej ulicy Tartacznej po prostu nakręcić ten film. Dlaczego ten film w ten sposób? Żeby było trochę śmiechu i żeby można było znowu nawiązać do naszej leśnej pasji, która wiąże się z tym, że nawet tak są godziny pracy. No teraz jest 10:01, ja powinienem już, powiedzmy, otworzyć gdzieś tam kancelarię, ale nawet w pracy czasami można pomyśleć o tym, co jest dla nas miłe. Oczywiście bez zaniedbywania obowiązków służbowych, bo nie każdy oczywiście też może tak, ale każdy z nas może zwrócić uwagę gdzieś, nie wiem, na drzewa, tutaj za mną akurat głóg. Tak, polecam te owoce, jak dojrzeją. Zrób, Jarek, zbliżenie. To na serduszko dobrze robi wywar z głogu. Więcej na ten temat może wam powiedzieć Tomek Foryś i tak dalej. A ja chciałem po prostu tym krótkim filmem wszystkim wam życzyć dużo dobrego i dobrego dnia. I chciałem po prostu razem z tartakiem w ręku po prostu umilić wam dzień, jeżeli to możliwe. No i to wszystko w tym temacie, słuchajcie. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. Mam nadzieję, że następne filmy już będą z lasu. No chyba, że napadnie mnie na jakiś unboxing i coś mi przyjdzie. A są nożyki, które mnie korcą. No i będą korcić. Szokor kiedyś napisał, że to tak właśnie jest. A Aneta ze sklepu Komandos powiedziała, że to nieuleczalna jest choroba. Słuchajcie, życzę wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam serdecznie. I teraz co wam pokażę? Jarek, zwróć uwagę na to, co jedzie. Patrzcie, co tam jedzie. Od razu mówię, że to nie ja wyciąłem to co tam pojechało. Słuchajcie, no tak się wpasowało do filmu. Do tartaku pojechali, tu ulica Tartaczna. Także cóż, Centurion nie powala drzew, tylko drzewa, które są stare czy powalone. Można po prostu pobawić się takim czymś i tyle. Artak. Dużo dobrego, trzymajcie się.